Cześć wszystkim! Dzisiaj obejrzymy nowy smartwatch Jellius Tactical Navy. Zacznijmy od konfiguracji. W pudełku znajdziesz sam zegarek, do którego dołączony jest już stylowy silikonowy pasek z wygodnym zapięciem, dodatkowy pasek innego koloru, kabel z uchwytem magnetycznym, folia ochronna, instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna na 12 miesięcy. Smartwatch Jellius Pro Tactical Navy ma nowoczesny i lakoniczny wzór w stylu militarnym oraz dwa kolory do wyboru. Zegarek posiada ochronę zgodną ze standardem IP68, co pozwala na wodoodporność oraz ochronę przed kurzem i brudem. Szeroki zakres temperatur pracy od minus 20 do plus 40 stopni Celsjusza pozwala na użytkowanie zegarka w najbardziej ekstremalnych warunkach. Po prawej stronie znajdują się dwa klawisze funkcyjne – Power i Back. Z tyłu znajdują się różne czujniki, mikrofon i głośnik. Przednia część posiada duży 1,8-calowy IPS ekran dotykowy o jakości HD i rozdzielczości 280x320 pikseli. Kąty widzenia są bardzo zbliżone do maksymalnych 180 stopni w poziomie i w pionie, co pozwala wyraźnie zobaczyć informacje na wyświetlaczu pod dowolnym kątem. Bateria o pojemności 320 mAh. Zegarek ładuje się do 100% w ciągu od 2 do 3 godzin w zależności od mocy Twojej ładowarki, co pozwoli zegarkowi pracować w trybie czuwania do 21 dni lub do 10 dni w trybie użytkowania w zależności od obciążenia. Aby rozpocząć pracę z zegarkiem, musimy pobrać aplikację DaFit z Google Play lub App Store. Wyłączamy Bluetooth w smartfonie. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji uzupełniamy dane profilu. Nadajemy pełny dostęp do aplikacji oraz dodajemy urządzenie, które jest nam oferowane od razu na stronie głównej. Ponadto osobno w ustawieniach Bluetooth w smartfonie podłącz połączenie audio od zegarka. Jest to wymagane do odbierania połączeń na zegarku i działania asystenta głosowego. DaFit ma prosty i intuicyjny interfejs. Główny ekran ma trzy zakładki. Na pierwszej uzyskamy szczegółowe informacje o swojej aktywności fizycznej, jakości snu, dane o pomiarach ciśnienia krwi, tętna oraz poziomu tlenu za dowolny okres. W tym oknie możemy również rozpocząć śledzenie treningu, zapisując historię ruchu na mapie za pomocą wbudowanego w smartfona GPS. Druga zakładka oferuje nam zainstalowanie Watch Face, wybór spośród setek kolorowych tarcz zegarka, ustawienie powiadomień, budzik, wybranie głównych kontaktów do rozmów, uruchomienie aparatu do zdalnego zrobienia zdjęć za pomocą zegarka, aktualizację oprogramowania oraz wykonanie innych ustawień związanych z działaniem i synchronizacją aplikacji z zegarem. Na trzeciej zakładce możemy przekonfigurować swój profil, wyznaczyć cel liczby kroków dziennie, uzyskać informacje o wersji aplikacji, dowiedzieć się dodatkowych informacji o konfigurowaniu aplikacji na różnych urządzeniach, a także zsynchronizować dane z Google Fit. Przejdźmy do funkcji, z których można korzystać bezpośrednio z zegarka. Ekran główny to wybrana tarcza zegarka. Możemy szybko zmienić tarczę w zależności od nastroju. W tym celu wykonaj długie dotknięcie ekranu i wybierz jedną z załadowanych tarcz, przesuwając palcem w prawo. Przeciągnięcie od góry wywołuje pasek stanu, który pozwala ustawić jasność wyświetlacza, sprawdzić stan połączenia zegarka ze smartfonem i informacje o pogodzie, włączyć tryb kino, przełączyć tryby wibracji, przejść do ustawień zegarka, a także wyłączyć tryb odtwarzania dźwięku w zegarku. Trochę więcej o ostatniej funkcji. Gdy tryb jest włączony, zegarek działa jak zestaw słuchawkowy, czyli możesz wykonywać połączenie z zegarka i odtwarzać dźwięk za pomocą wbudowanego głośnika i mikrofonu. Jeśli ten tryb jest wyłączony, funkcja połączeń z zegarka jest zablokowana, a podczas odtwarzania pliku audio na smartfonie zegarek pełni jedyne funkcje panelu sterowania: przełączenie kompozycji, pauzy i zmiany głośności odtwarzania. Wróćmy do ekranu głównego. Aby wyświetlić wiadomości otrzymane na smartfonie, trzeba przesunąć palcem od dołu. Aby wyczyścić ekran wiadomości, trzeba użyć odpowiedniego przycisku na ekranie. Dostęp do pełnego menu funkcji można uzyskać, przesuwając dwukrotnie w lewo na ekranie. W
zależności od ustawienia otrzymujemy zestawienie wszystkich funkcji w formie listy lub siatki. W tym przydatne funkcje takie jak latarka, stoper, minutnik, dzwonienie do kontaktów, pomiar aktualnego tętna, ciśnienia, poziomu tlenu w krwi, rozpoczęcie treningu i inne. Możemy także uzyskać dostęp do głównych funkcji, przesuwając palcem od prawej strony ekranu głównego, co może być wygodniejsze, gdy jesteśmy w ruchu. Pierwsze przesunięcie otwiera ekran do wykonywania połączeń. Możemy wybrać jeden z 8 wcześniej wybranych kontaktów w aplikacji Dafit lub wybrać dowolny numer ręcznie. Z pomocą wbudowanego w zegarek głośnika i mikrofonu możemy prowadzić rozmowę bez udziału smartfona. Głośność głośnika jest na wysokim poziomie i pozwala dobrze słyszeć rozmówcę z odległości w pełni wyciągniętej ręki. Po kilku kolejnych przesunięciach w prawo uzyskamy dostęp do takich funkcji jak pomiar ciśnienia krwi, tętna, poziomu tlenu, wybór treningu i połączenie z asystentem głosowym. Warto zauważyć, że funkcja asystenta znacznie rozszerza możliwości interakcji ze smartfonem, ponieważ za pomocą poleceń głosowych można tworzyć przypomnienia, nagrywać i wysyłać wiadomości głosowe, szukać informacji w internecie i wiele więcej w zależności od potrzeb. Jeśli chodzi o tryby treningowe, jest ich ponad 120. Są one podzielone na rodzaje aktywności fizycznej i są w stanie wyświetlić różne wskaźniki, np. zużyte kilokalorie, przebyty dystans lub liczbę kroków. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.